pokażemy Wam, jak na zamocowanych już kontratach rozpocząć łacenie dachu. Rozpoczynamy etap łacenia dachu. Tutaj najważniejszą rzeczą jest wyprowadzenie linii okapu. Do tego posłuży nam sznurek, którym to wyznaczymy linię pierwszej łaty, od której będziemy później wyznaczać wszystkie kolejne i rozmierzać cały dach. Zaczynamy kolejny etap łacenia. Po ustaleniu linii pierwszej łaty domontowaliśmy drugą łatę okapową, która posłuży nam do montażu renajzy. Ustaliliśmy również rozstaw. W tym przypadku maksymalny rozstaw mamy 25 cm, bo będziemy mieli tutaj blachę na klik. Do rozstawu posłuży nam prosty klocek, jednakże w przypadku innych pokryć konieczne będzie dokładniejsze rozmierzenie dachu. W prawidłowym wykonaniu łacenia, czyli rozmierzeniu dachu, należy się skupić na tym, aby wykątować dach. Najlepiej do tego celu użyć kątownika budowlanego i sznurka, który rozmieszczamy pomiędzy okapem a kalenicą i według niego będziemy później obcinać łatę. Dzisiaj wykonaliśmy łacenie dachu. Pamiętajcie o kilku istotnych sprawach. O wyprowadzeniu linii na okapie, rozmierzeniu prawidłowym po łacie tak, aby pasowało do Waszego materiału i wykątowaniu dachu tak, aby ten materiał udało się prawidłowo położyć. W kolejnym odcinku montaż rynny. Do zobaczenia.